Niesamowita podwodna kraina, uwaga, uwaga, rodem z centrum Opola, tak, tak chyba można był, powiedzieć. To nie był Egipt, to nie były jakieś rafy koralowe, to tak naprawdę było miejsce, w którym mieszkamy. Mhm. Albo chcielibyśmy zamieszkać momentami, jak sobie to pooglądamy. Z nami między innymi autor tego filmu, witam serdecznie. Tak? Tomasz Dobrze. Kochanowski. Tak, bardzo, Tomasz Kochanowski, Stowarzyszenie Diving Ecology Education z Opola. Jest z nami także Leszek Kłonowski z tego samego stowarzyszenia i Anna Wesołowska, Mosir Opola, witamy was serdecznie. Panowie, może zacznę w ten sposób. I pani. I pani, ale pani też nurkuje, rozumiem. Ja niestety jeszcze nie. To zacznę od jeszcze panu. Jeszcze nie. Aczkolwiek czuję się mocno zachęcona. Ja też akurat po obejrzeniu tych zdjęć. Ale ma pani ochotę od razu tak założyć płetwy i na przykład opuścić natychmiast nasze studio i w kamionce płetwy się zanurzyć? Ja myślę, że poczekam chociaż na pierwszy dzień wiosny. Dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o panów. Panowie, naprawdę takie cuda u nas, w tym sensie, że my jak sobie myślimy o takim tym świecie podwodnym, to zaraz myślimy o wielkiej rafie koralowej w Australii, mm-hmm. albo myślimy gdzieś tam, żeby na Morze Czerwone się wybrać i zanurkować. Natomiast takie rzeczy u nas. Tak, znaczy to nie jest tak, że my nie myślimy o wielkiej rafie koralowej. Oczywiście, że myślimy. A nie dziwię się. Natomiast staramy się też dostrzegać to piękno podwodnego świata w najbliższej okolicy. Kamionka, którą tutaj możemy podziwiać, znajduje się faktycznie w centrum Opola. Jest to najciekawszy akwen od Wrocławia po Jaworzno. Takich kamionek w Opolu mamy kilka, jednak najciekawsza jest kamionka Piast. Ma najczystszą wodę, bardzo dużo gatunków ryb, roślin, są raki. Ale tam jest muł chyba, nie? Nie, dno jest w większości porośnięte roślinnością. Około 80% dna jest porośnięte. Byliście zaskoczeni za pierwszym razem, jak tak zeszliście? Bo tak... Wiedzą panowie i pani, że po prostu jak się tak patrzy na lustro wody, no to wydaje nam się po prostu, że tu w Polsce nuda, co nic nie ma, być, prawda? No? Co tam może być? No ewentualnie wiesz, jakiś tak. wodnik Szuwarek siedzi, natomiast... No to już ciekawe. Natomiast nagle schodzi pan pod wodę tutaj i zaskoczenie. Tak. To znaczy zaskakuje przejrzystość wody, jest naprawdę super. Lecie nawet 10 metrów, widać pod wodą, na polskie warunki to jest bardzo dużo, także na zewnątrz nie widać, a pod wodą zaskakuje. Bezpieczny to sport? Tak od razu się zapytam, ponieważ czasami różnego rodzaju informacje takie prasowe do nas docierają, a nawet widziałem takie zdjęcie, gdzie rekin podpływa do płetwonurka, jest taka informacja, że po prostu, że tym zwierzęciem drapieżnym jest właśnie ten płetwonurek. No to w takim razie, czy to bezpieczne zajęcie? Oczywiście wszystko trzeba w pewien sposób wykonać, tak? Zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa.
Sport jest bezpieczny, jeśli to się, jeśli się przestrzega pewnych zasad. Natomiast jeśli chodzi o takie zwierzęta, no to my jesteśmy takim zagrożeniem właśnie dla nich, a nie one dla nas. One się raczej nas boją. Właśnie jak wy robicie, że te ryby do was wychodzą? Bo ja rozumiem gołębie, tak? To czymś można zachęcić albo inną zwierzynę, a ryby? Jakoś tam zrobić ciu-ciu-ciu i tak dalej. W dzień chowają się, uciekają. Ryby też nas widzą, są czujne. Natomiast szczególnie duże ryby można podziwiać nocą. Nocą świat podwodny jest zupełnie inny, przede wszystkim kolorowy. Bo zabieramy ze sobą własne źródło światła i ten świat, który w dzień jest taki zielony, czasami w czystej wodzie niebieski, w nocy staje się bardzo, bardzo kolorowy. Ryby w nocy nie boją się, można bardzo blisko podpłynąć i właściwie ale dopóki się nie dotknie... takie ryby? Tak, takie? Dopóki się ryby nie dotknie, Kasiu, to ona nie ucieknie. Rąk nam zabraknie, bo ja słyszałem o takich sumach, że... Na żwirowni w, niedaleko Lewina Brzeskiego ponoć. A to tutaj na Kamionce Piast też mamy potężnego suma, bardzo dużego. Jedna sztuka? Nie, sumów jest dużo, jest ich coraz więcej, ale jedna sztuka jest bardzo duża. Ile tak mniej więcej na oko? Trudno tak ocenić, bo nie wyjęliśmy go z wody, ale ponad metr, tak 130 centymetrów miał. Zobacz, można takiego suma upolować, sum żyje, nurkowie zadowoleni, nieprawdopodobne. Oby sum nie upolował płetwonurka, dlatego że po prostu tak. Sumy to są tak naprawdę drapieżniki i trzeba po prostu też zachować naprawdę chyba ostrożność pod wodą, szczególnie kiedy spotyka się takie na pewno zwierzę. Nam nie zagraża sum, można wystraszyć. Mhm. Jeżeli taki sum leży gdzieś na dnie i my blisko podpłyniemy i nagle się zerwie, no to można się wystraszyć. Panowie, na ile to jest sport dostępny w Polsce? Nurkowanie. I na ile popularny? Popularny coraz bardziej, natomiast żeby był dostępny, trzeba przejść taki kurs nurkowania. No, po kursie niekoniecznie trzeba mieć sprzęt, można go wypożyczyć. Jest wiele szkół w Opolu, klubów, w których można i można nurkować. Wy propagujecie nurkowanie? Nasze stowarzyszenie zajmuje się właśnie propagowaniem nurkowania, rozpowszechnianiem tego. A jeżeli chodzi na przykład o ceny sprzętu, od razu się tak zapytam, ponieważ dla wielu ludzi, powiedzmy, może się to wydawać nie do przejścia. Oglądałem ostatnio program telewizyjny, w którym udowadniano, że gra w golfa jest droższa niż na przykład wyścigi samochodowe. Ponieważ komplet i wyposażenie takiego golfisty jest strasznie kosztowne. Natomiast jeżeli chodzi o to, co widzimy tutaj, przykładowo, nie wiem, kupujemy sobie butle, płetwy, maskę, rurkę i jedziemy. To znaczy, no, podstawowy sprzęt jest coraz tańszy, jest coraz więcej go na ale rynku. Ale tak w 10 tysiącach się zamkniemy, jeżeli chodzi spokojnie, o nawet, kupunek, nawet taki, myślę, taki że podstawowy? Czterech, pięciu, nawet w czterech. Tak, jakby tak dla siebie kupić taki najprostszy sprzęt, który będzie oczywiście wymogi takie... Ale oczywiście proszę nie robić tego samego w domu, o tym w tym sensie, sprzęcie że, zaraz tak? porozmawiamy, powiemy, co ewentualnie jest niezbędne, ale ja bym chciała, żebyśmy kilka powiedzieli na temat zbliżającego się Dnia Wody i z tej okazji również pani u nas w studio, bo będzie się działo na basenie. Zdecydowanie po raz kolejny będzie się działo na basenie. Nas niezmiernie cieszy, że właśnie z okazji Światowego Dnia Wody, a zarazem w sumie zbliżającego się pierwszego dnia wiosny mamy okazję zorganizować kolejną fantastyczną imprezę z udziałem nurków na naszym najczęściej odwiedzanym basenie, bo to jest najatrakcyjniejszy obiekt sportowy w tej chwili w mieście Opolu. Także z całą pewnością od godziny 15 do godziny 19 w niedzielę będzie się dużo działo. Ja tutaj w redakcji zostawię 5 takich zaproszeń na tą imprezę. To powiedzcie jeszcze, co się będzie działo na tym basenie? Co się będzie działo? Oprócz tego, że faktycznie będzie można skorzystać z takiego intro nurkowego, tutaj panowie z całą pewnością będą służyli radą, pomocą, jeśli chodzi o swoje pierwsze kroki w nurkowaniu. Oprócz tego dużo też sportów wodnych, jakiś taki mecz piłki wodnej, podwodny tor przeszkód, także z całą pewnością przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. A czy będzie bezpiecznie? Od razu się zapytam, bo przed chwilą tu z ust panów padło, że no, sumy, butla będzie, ale... że sumy nie, to nic, że największym butla, drapieżnikiem tlenowa. Jest człowiek, gatunek homo sapiens sapiens, a tego będzie pełno. Ale to ty powiedziałeś. Ale to panowie powiedzieli. Dobrze. Czy będzie bezpiecznie w takim razie, jak tyle po prostu gatunków właśnie drapieżnych się pojawi? No nie możemy brać odpowiedzialności oczywiście za wszystkich użytkowników basenu. Także, no z całą pewnością z pewnością basen jest bezpieczny, mamy ratowników, jest przystosowany także. Szanowni Państwo, 5 zaproszeń jednoosobowych przeszkód. Na wodną nutę. Niedziela, na tak? Całą imprezę. Na tak. całą imprezę. No ale to dobrze, to jakiś konkurs może zorganizujmy. To pytanie, panowie. Tak zastanawialiśmy się i chyba najlepszym będzie, jakie jest przewodnie hasło
Światowego Dnia Wody w tym roku. Jakie jest przewodnie hasło Światowego Dnia Wody? Proszę dzwonić pod nasz telewizyjny numer telefonu. Pomożesz mi? 605-605-292. Także tak, bardzo prosimy dzwonić. Powtórzę, 605-605-292. Pięć zaproszeń mamy dla Państwa. Pierwszych pięć osób, które się do nas dodzwoni i poda prawidłową odpowiedź na pytanie. Jakie jest hasło przewodnie Światowego Dnia Wody w tym roku? Będzie mogło się wybrać akurat na to wydarzenie na basen, na wodną nutę. I będzie można przymierzyć ten sprzęt? Tak, oczywiście. A możemy zobaczyć, co to jest? I czy ciężki, czy się w ogóle opłaca? Ciężki jest. Jaka jest waga tego? Bo powiem panu szczerze, to powiem ten ciężar odpowiedzialności, ciężar butli, ciężar tlenu, ciężar myśli, proszę pana, takich podwodnych. Kasia już zaczęła, ja tu o ciężarze, a Kasia już po prostu odpływa. Ciężkie to jest na powierzchni. Pan chce przymierzyć? Ale ja przymierzę bardzo chętnie. Więc trzeba tak jak plecak po prostu ubrać. O. A nurkowanie jest też dla kobiet? Oczywiście. Czy ten ciężar może być zbyt ciężki? O, proszę cię. Trochę to waży, prawda? Ze 20 kg w tej 20 kg. Natomiast woda ma w sobie to coś, co sprawia, że pod wodą tego nie czujemy. Latamy, stan nieważkości. Świetnie pływać, żeby nurkować? Dobrze jest umieć pływać, no bo na powierzchni musimy się wynurzyć. Natomiast sprzęt nam pozwala na to, że tak do końca nie musimy. Musimy potrafić obsłużyć ten sprzęt, natomiast pływać do końca. Nie musimy tak świetnie się czuć, jakby, nie wiem, jak to zabawa rybowa. Dla dorosłych? Takich dorosłych, jak Tomasz na przykład? Nie. Czy dla dzieciaków też? Od 9 roku jak życia. Dziecko, dobra, czekaj. Tak, jeszcze po prostu, wiesz, gogle w gogle, dobra, bo ja po prostu nie mogę. Przygoda z nurkowaniem może ja mam po prostu, wiesz, za dużo myśli w tej głowie i dlatego mi nie wchodzi, powiem szczerze. No to trzeba troszeczkę tak naciągnąć. No. I to czasami głupich myśli, szczególnie kiedy mam butę na plecach. Natomiast powiem szczerze, nie jest, jest to świetnie wyważony sprzęt, w tym sensie, że na tyle można się czuć w nim komfortowo i spokojnie, po prostu nie czuję się tego ciężaru. W marynarce raczej nie, skafander, tak? Tak, tak, jest potrzebny, bo musimy, no tutaj nam zapewnia termiczną. Czy to mam też ubrać? Raczej dzisiaj, na wizji, panowie. To jest tylko po to, żeby pianka, pokazać. To jest pianka cieniutka, taka na wody ciepłe, do Egiptu raczej, nie na nasze wody. Na dłuższy pobyt w wodzie, nawet na basenie też można ubrać, natomiast właśnie w Polsce, no to troszeczkę musimy się inaczej ubrać. No musimy ten komfort termiczny mieć, żeby długo wytrzymać pod wodą. Zaczynacie teraz na basenie, a w teren kiedy? To już jest czas? To już jest pogoda? Już można nurkować? To znaczy, no dla nas sezon się nie kończy. Są suche skafandry, w których można nurkować w zimie, pod lodem. Ma to swoich wielbicieli, entuzjastów, więc... Ale to no, rozumiem, nie w takim skafandrze. Nie. To akurat no, zbyt dużo tego, żeby to wszystko przynieść do studia. Natomiast, no... Jest taka możliwość. I... Panowie, ale jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że i bez tego ekwipunku można nurkować. W tym sensie, że pamiętając chociażby taki film jak Wielki Błękit, tak. No to na takich filmach proszę pomóc. Ja ci pomogę po prostu... też, Tomasz, też ci pomogę. Ach, ileż pomocnych osób w tym województwie, aż miło się żyje. Natomiast pamiętając film Wielki Błękit, gdzie ludzie schodzili naprawdę na ogromne głębokości i to bez właśnie sprzętu takiego po prostu do oddychania, no to rozumiem, że tego typu dyscypliny też można uprawiać. Tak, to możliwe. Nurkowanie z butlą, ze sprzętem nurkowym, scuba diving jest sportem, który staje się bardzo popularny. Od lat 80. ciągle rejestrujemy rosnącą liczbę osób nurkujących. Natomiast pojawił się też taki sport jak freediving, który staje się bardzo popularny. Część nurków, którzy już mają dość tego ciężkiego sprzętu, bo to jest butla, do tego jeszcze dochodzi balast, dochodzi dużo innego sprzętu. Część ludzi lubi nurkować bez tego sprzętu. Czyli tylko maska, rurka, ewentualnie pianka. A tak to umiem cudownie. Tak, tylko nie chodzi o to, żeby tylko pływać po powierzchni, ale też, żeby... Nie? Koszty ja całe życie myślałam, że po powierzchni. Chodzi o to, żeby schodzić na jakąś głębokość pod wodę. A pan schodził? Tak. Tak, my tutaj jak głęboko? W Opolu próbujemy stworzyć taką grupę freediverów z województwa, którzy razem będą uprawiać ten sport. Jest to sport taki bardziej ekstremalny, ponieważ no, nurkujemy bez butli. Więc tym bardziej trzeba to robić co najmniej w dwójkę. Nasze akweny są niestety troszeczkę płytkie do uprawiania tego sportu, bo Silesia ma około 17-18 metrów, kamionka Silesia. Natomiast kamionka Pias ma około 15 metrów głębokości. Freediverzy schodzą dużo głębiej, potrafią schodzić naprawdę głęboko. Jest to sport o tyle fajny, że o ile w nurkowaniu z butlą trzeba przestrzegać pewnych zasad, nie wolno zanurzać się zbyt szybko, nie wolno się wynurzać zbyt szybko,
Natomiast we freedivingu, czyli w nurkowaniu na bezdechu, możemy bardzo szybko się poruszać pod wodą. Możemy szybko się zanurzać, możemy szybko wypływać. Ogranicza nas ten czas przebywania pod wodą. I ilość rekinów, nie oszukujmy się. Ilość rekinów, tak, zdecydowanie. Dobrze. Dobrze, jeśli państwo się boją rekinów, jeśli nie mają profesjonalnego sprzętu, a chcą spróbować, to tutaj pani zapraszała na wodną nutę w najbliższą niedzielę, Światowy Dzień Wody, który w tym roku przebiega pod hasłem? To jest pytanie do naszego to konkursu. Chciałam odpowiedzieć na naszych widzów i już nie wyszło. Udało się, nie udało się. Oj. Spróbujmy tak, poczekajmy, może ktoś nam podpowie. Może dobrze, to my proponujemy w takim razie uruchomić wszelkie możliwe narzędzia dookoła siebie. Dzień Wody ma swoje hasło, prosimy poszukać, a jeżeli ktoś znajdzie, to można do nas zadzwonić. Nasz numer telefonu to jest 605-605-292. I 5 zaproszeń na całą imprezę na wodnej nucie, gdzie będzie można ponurkować, pobawić się, zostać takim drapieżnikiem podwodnym, tak? A to chyba z dmuchanym rekinem trzeba przyjść własnym. I go zjeść. I wylądować w szpitalu. Dziękujemy serdecznie w takim razie państwu. Życzymy po prostu cudów jeszcze pod wodą, bo takowe się zdarzają.